Cześć Wam. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam troszeczkę, jak ja robię zdjęcia, a w następnym bardziej skupię się na sprzęcie, ubiorze i tym, co się je na takich wyprawach właśnie do parku, które zajmują kilka godzin. Cześć, dzisiejszy odcinek filmuję sam, ponieważ mój kamerzysta nie był w stanie mi dzisiaj pomóc. Jesteśmy nad stawem Queensmere, który znajduje się w parku Willow Common. Będę starał się pokazać Wam, jak podczas pięknej angielskiej pogody, pada od wczoraj, próbuję zrobić zdjęcia, gdy mam tylko na to czas. Udało mi się dzisiaj sfotografować żółwia, który tutaj sobie mieszka. Łyski budujące gniazdo oraz gęsi, które postanowiły się kochać na stałe. Chciałem przypomnieć, że znajdujemy się w Londynie i jest bardzo tutaj ciężko trafić jeden cichy, spokojny dzień. Dzień, w którym będziemy mieli słonko. Od rana padał deszcz i mamy teraz paru godziną przerwę, więc postanowiłem nakręcić odcinek właśnie jak fotografować przyrodę w UK. Widocznie kaczko nie przeszkadza aura oraz padający deszcz i też muszą jeść i budować gniazda. You're probably better off going up on the common somewhere, finding a woodpecker's hole or something. Already, I love you. I find it
over there. They're walking to the Redhead. You should actually, a bit later, you should hear the young. They're very noisy in their home. Yeah. I think that was in April, but end of April, last year, over there. So I hear them. But I'll try to recording now a little bit with my, with the camera. So. Yeah. Ooh, I'll just show you what I've got this morning. I've got that, that little bird there. That's a little marsh pit which is there. I wonder if I can some more of the owl. He sits in that tree every day. See that's that little marsh pit. Very distinctive call if you hear it. But so they've not bred up here for about 40 years. So 40 years? Yeah. My God. Ten gościu to był właśnie David. Człowiek, który pokazał mi parę sekretów po parku i powoli zdradza mi sekrety, gdzie mogę spotkać inne gatunki ptaków, takie jak sowy, dzięcioły i tym podobne. Przygodę z fotografią zacząłem 4 lata temu. Dostałem pod choinkę pierwszy aparat i obiektyw. Na początku miałem pojęcia, jak to się w ogóle używa i z czym to się je. Aparat poleżał na półce jakieś dobre 2 miesiące i pewnego dnia postanowiłem pójść na spacer. To był zimowy poranek i tam udało mi się sfotografować rykowisko jeleni. I powoli zaczynałem się wkręcać, ponieważ ludzie zaczęli lajkować moje zdjęcia na Facebooku i tak naprawdę fotografować przyrodę uczę się każdego dnia, zdobywając większe doświadczenie i oglądając YouTube. Tak właśnie reagują ludzie, kiedy widzą mnie z moim aparatem i w tym śmiesznym przebraniu. Ale tak naprawdę czasami proszą o wizytówkę i znajduję lajki pod swoimi zdjęciami, co jest bardzo motywujące do dalszej pracy. Na pewno nie musicie się wstydzić, że ktoś będzie waszego zdjęcia krytykował. Krytyka jest bardzo dobra. Fajną sprawą fotografii przyrodniczej w UK jest to, że ludzie kompletnie cię ignorują. Sposób, jaki wyglądasz i że właśnie siedzisz na ziemi w krzakach przebrany śmiesznie z aparatem i robisz zdjęcia kaczkom. Jednych to bawi, a drudzy cię podziwiają. Dosyć często poszedłeś do wizytówki, a potem znajduję właśnie zaproszenia na ich wesela, żebym zrobił im zdjęcia lub portrety dziecięce. Z tego jest zawsze jakaś lewa kasa. I ludzie czasami też proszą o zdjęcia, żeby im wysłać, oni to wydrukują. To jest bardzo miłe. Żeby mieć dobre zdjęcia fotograficzne, musicie spędzić trochę czasu nad wodą. Nie mówię tydzień, dwa. Ja spędziłem około 3 lat obserwując przyrodę, ucząc się zachowań ptaków i ssaków. I po pewnym czasie zaczynacie zauważać akcje, takie unikalne momenty z życia właśnie zwierząt. I to jest bardzo fajne, żeby to uchwycić jako zdjęcie i podzielić się z tym z innymi ludźmi na Facebooku, na Flickerze albo na YouTubie. Sam uczę się z YouTuba lub spotykając się z innymi fotografami i omawiamy, krytykujemy i uczymy się od siebie. To jest bardzo ważne, żeby dzielić się z innymi swoją wiedzą. Osobiście nie przeczytałem ani jednej książki o fotografii. Wszystkiego, co się nauczyłem, to jest właśnie od kolegów, fotografów oraz YouTube. Ja uczę się oglądając innych, jak robią zdjęcia, podpatruję i to jakoś wchodzi mi do głowy. Czytając, nie mam pojęcia, o czym ten gościu pisze.
Fotografując w takich właśnie parkach musicie zapomnieć o ludziach, którzy chodzą za plecami, psy, które pływają w wodzie. Bo tak naprawdę oni tylko was rozpraszają. I są też bardzo zainteresowani tym, jak wy wyglądacie i jaki macie sprzęt. Na pewno będą mieli dużo pytań, na które jest warto odpowiedzieć, bo można zaszczepić u innych ludzi właśnie taką hobby i pasję. A potem można oglądać ładne zdjęcia. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie fotografii, sprzętu i tym podobne, proszę pisać do mnie prywatne wiadomości albo pod filmikami na YouTubie, na pewno odpiszę. Serdecznie zapraszam wszystkich amatorów fotografii, którzy mają ochotę pofotografować ze mną przyrodę w UK i w Polsce. W Polsce też się wybieram na wakacje. Serdecznie zapraszam.